Podczas spływu kajakowego na rzece Świder utonęło dwóch mężczyzn. Do wypadku doszło 24 lipca około godziny 10 w Woli Karczewskiej. Na miejscu utonęły dwie osoby, dwóch młodych mężczyzn, jeden w wieku 25 lat, mieszkaniec powiatu otwockiego, drugi mieszkaniec Warszawy, 30-letni mężczyzna. W spływie brało udział 8 osób. Miało to być miłe, rodzinne, przyjacielskie spotkanie. Grupa, która wypłynęła w dniu dzisiejszym z Glinianki, liczyła 8 osób w wieku od 15 do 30 lat. W miejscu, w którym przepływały kajaki, w Woli Karczewskiej, na tamie jest ta część przepustowa. Gdy kajaki przepływały przez nią, wszystkie straciły równowagę, wywróciły się. Osoby, które udało się dotrzeć do brzegu, próbowały wyciągnąć z wody mężczyzn, którzy mieli na sobie kamizelki ratunkowe. No niestety tutaj w tym wypadku kamizelki nie pomogły, ponieważ wir wciągał tych mężczyzn pod wodę, natomiast kamizelka wyrzucała ich do góry i po prostu ruch odbywał się góra-dół, a pozostałe osoby zostały przez nurt wody wypchnięte tak naprawdę z tego miejsca. Nie miały na sobie kamizelek z tego co wiemy. Z informacji, którą zebrali policjanci, wiemy, że osoby były trzeźwe. Na miejsce przybyła ochotnicza straż pożarna z Glinianki, straż pożarna z Otwocka, pogotowie ratunkowe i policja. Osoby, które zostały rzucone z kajaków, znajdowały się przy brzegu, ale jeszcze w rzece Świder. Osoby postronne, jak i również inni uczestnicy tej wyprawy kajakowej starali się te osoby wciągnąć na brzeg. I strażacy z ochotniczej straży pożarnej w Gliniance, jak również ratownicy z pogotowia ratunkowego i strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku wyciągnęli te osoby na brzeg. W takim miejscu, gdzie można było prowadzić już czynności pozwalające przywrócić czynności życiowe tym osobom. Były to trzy osoby, dwóch mężczyzn, jedna kobieta. Osoby były nieprzytomne, no i widać, że długo przebywały w wodzie. Ratownicy z tego śmigłowca przejęli jedną osobę krokującą najlepiej. W związku z tym zostały dwie osoby, dwóch mężczyzn, którzy byli reanimowani przez czas około przynajmniej 40 minut. I w tych czynnościach zmienialiśmy się z ratownikami medycznymi, no, ponieważ to bardzo wyczerpujące zajęcie. Dlatego tutaj podmienialiśmy się cały czas, monitorując ich zachowania. Każdy liczył, że wrócą do nas i że będziemy mogli akcję uznać za w pełni zakończoną sukcesem, że te osoby jednak przeżyją. Tego dnia rzeką spływało jeszcze kilka grup kajakarzy. Trzy osoby znalazły się w wodzie. Dwie osoby z kajaka spłynęły i kobieta, która próbowała im pomóc. Bardzo długo próbowano reanimować dwóch panów. Pani, która tam się znalazła, miała puls i było wiadomo, że jest w lepszym stanie. Natomiast dalsza akcja przy dwóch mężczyznach niestety nie powiodła się. Było 45 minut, godzinę może reanimacji. Najpierw przez osoby, które tam były na miejscu nad Świdrem, później przez już wykwalifikowanych profesjonalistów.